Dzisiaj wszystko, co w Minecraft, musimy też zrobić w prawdziwym życiu. Jeżeli uda nam się zrobić wszystkie zadania, to młodszy brat daje nam 1000 złotych. Oglądajcie do samego końca. No witam was i teraz pytanie do was. Gdzie się obecnie znajdujemy? No znajduję, czekaj, Vera, ty, to jest pizzeria, no i co my, co z tą pizzerią? No słuchaj, jak chodzi do wyzwania, to dzisiejszym, pierwszym wyzwaniem, no, to zjedzenie pizzy. Co? Mamy zjeść pizzę w prawdziwym życiu? Się. No nie, no jak pizzę mam, ale mogę, to taki kawałek wystarczy zjeść pizzy, co? Będzie taki kawałek tak, dobry? Tak, jeden kawałeczek pizzy musicie zjeść. Jeden, chociaż musicie to ugryźć. No dobra, no to ja, to ja zjem ten kawałek od pizzy, dobra, bo Vera, nie wiem, czy ty jesteś głodna w ogóle, Vera? Nie, ja nie, wiesz co, ja nie lubię pizzy, ja w ogóle nie jem pizzy. Dobra, to ja zjem tą pizzę, dobra, Vera, ubieraj się, idziemy jeść pizzę, prawdziwym życiu, jak idziemy, lecimy, pizza! Widzowie, Pickers dał nam za zadanie zjeść pizzę, więc jestem z Werą już w prawdziwym życiu, jesteśmy razem w prawdziwym życiu, no i idziemy jeść pizzę, w tym miejscu, jak widzicie, tam jest galeria handlowa, no i tam na pewno zjemy jakąś pizzę, idziemy kupić kawałek. Vera, ale kupiłaś pizzę, nie, what, nie. ale pizza. Kawałek, widzowie, kupiliśmy taki mały kawałek, proszę to zobaczyć, o. Gryza, bierzemy gryza. Ej, to jest dobre, ej, to jest dobra. Ej, serio widzę, pyszna pizza. Serio. Serio, 10 na 10. Jedziemy dalej, widzowie. Musimy wracać do domu, bo Pickers da nam kolejne zadanie, jeszcze tego na pewno sporo będzie. Ale ta pizza była niedobra! Vera, nie mogę! Całe szczęście, że jej nie jadłam, dobrze, że tak. Dobra, nie ma tutaj przeciągania, tak, co? Zgadzam się, pizza jest niedobra od tosta, ale to tak wnawiła się tylko, dobra. Jakie zadanie bym mógł wam dać następne? Kwiatek, trawa, no właśnie. Dobra, mam, dobra. Co? Przyniesiecie mi kwiatek. Kwiatek? A konkretnie taką paproć. Co? Taką paproć? A nie może być taki jakiś żółty kwiatek? Nie, widzisz to? Przyjrzyj się, bo to jest ostatni raz, jak na to spłaczesz. No nie, no ja ej, nie no, mam ale gdzieś... taki będzie mega... Ej, a musimy taką doniczkę to też znaleźć? Ale taka doniczka no, też ma być? Może być taka. No ja nie mogę, wszystko takie mamy znaleźć, co? Przecież no to jest... nie, to będzie już cięższe, bo nie wiem, czy w sklepach są takie brzydkie doniczki. To jest mega ciężkie, nie wiem, to jest mega, mega ciężkie zadanie, dobra, ale... A jeżeli nie, to nie dostaniecie kapsla. No, tylko jej szukasz, bo Vera, on powiedział, że jak nam się nie uda, to nam nie da 1000 złotych, musimy się postarać, ej. Dobra, lecimy. Lecimy, Pickers, do zobaczenia, jak będziemy z kwiatkiem. Vera, jaki kupiłaś ten kwiatek? Pokazuj, Vera, ej! Teraz się widzicie identycznie jak w Minecraftie. Identycznie, ej, serio? Jakiś taki poprzecierany, jakiś taki... Ale nie ma źle. On ogólnie wygląda, widzowie, mega podobnie do tego, który ma Pickers, który nam kazał zrobić, bo on postawił doniczkę i postawił, widzowie, tam normalną paproć. No i to, no naprawdę to wygląda mega podobnie. No przecież to jest praktycznie identyczne, tak jak paproć normalna w Minecrafcie. Ale to zobaczymy jeszcze, czy Pickers nam to uzna. Dobra, Pickers, szybka akcja. Kupiliśmy taki kwiatek, czy on jest podobny do tego, nie, co zrobiłeś? To jest. No jak? Nie zbudowałeś paprotkę i tam nie było żadnego kwiatka. Był normalnie taka sama ale doniczka? Ale nie było takich doniczek z takich paski. No w paski nie było, ale to nie ma... To się nie zgadza. No jak się nie zgadza? No w prawdziwym życiu nie ma takich doniczek. No dobra, ale a czy to jest sztuczne? Czy to jest sztuczne? No sztuczne, no bo nie było prawdziwych. Nie zaliczam tego, nie. No jak nie? Nie! Musisz zaliczyć, bo nie, no nie, no weź, no to jest mega podobne. No dobra, masz, no, ale... No jest przecież dobre, ja nie mam oceny, przecież to jest dobry. 42 złote? No chopie, tyle to kosztowało, no to nie są proste tanie rzeczy. Dobra, lecimy dalej, Pickers. Ty lepiej się szykuj, bo chyba przegrasz 1000 złotych. Ale banalne te zadania, ja nie mogę, Pickers postarałby się na czymś cięższym dla nas. Dobra, słuchajcie, te zadania może wydawać się banalne w Minecrafcie, ale w prawdziwym życiu to nie jest aż takie łatwe. Czyli co niby? Przejście 10 kroków. Nie, może zetniecie drzewo, chociaż nie, to będzie nudne. Mam! Co? Na czym stoimy? Na ziemi, taka ziemia można byłoby powiedzieć, no. No i tak. Kopiecie ziemię i to w prawdziwym życiu, widzicie? Nie, ale... O nie, ale może nie przy moim gangu dziewczyn, co? O, to jeszcze więcej ziemi. Jeszcze więcej ziemi. Ja nie mogę, czy co mamy... No to nie jest fair. Czekaj, żeby było fair, mamy wziąć łopatę i wykopać trochę ziemi. Trochę, no nie trochę, tak, 1/3 tego, co ja wykopałem. Co? Dobra, Vera, ale ty to robisz, bo ja już się narobiłem zadań. Twoja kolej. Dobra. Przekopiemy. Vera, bierzemy łopatę, idziemy kopać w prawdziwym życiu. Ty to kopiesz, ja sobie rąk gruźć nie, kopiemy razem, ja nie będę brać łopaty. A bo dobra, wezmę łopatę i coś wykopiemy, dobra, lecimy na dół. Jo, patrzcie, jest łopata, 1/2, 1/3, dobra. Wykopiemy, widzowie, coś przy kwiatku. Vera, ale Vera ma łopatę. Czemu ty założyłaś klapki, ej? Bo ja jestem w domu u siebie, nie mogę. Dobra, mieliśmy coś wykopać, no to wykopiemy na luzie. Ale jest kopane. No nie wiem, czy ci się udało ci się w ogóle? Widzowie, przecież tutaj nie ma ziemi, tylko tu jest taki ten... Czekaj, muszę sprawdzić, ale nie no, chyba jest ziemia pod tym normalnie. Nie ma! Widzowie? Ej, nie ma ziemi pod tym, faktycznie! Widzowie?
wykopałam kwiatka. No nie, no to musi być coś więcej niż taki miały kwiatek, to jest za małe. Skora, tu nie ma tego. Na ziemi, widzowie, skora. Dawaj. No nie, no to w ogóle ci nie idzie. No skopałam przecież trochę. Zaliczamy? Jest dobrze, wykopane, nie będziemy niszczyć dworu. Zaliczone. Gdzie my się teraz znajdujemy? No na farmie, jakby nie patrzeć, Pickers, ale co my mamy zrobić na farmie, ty? Jakby nie patrzeć, no słuchajcie. Jakieś osioły albo coś. Nie, ja nie chcę! Nie, to będzie za ciężkie. Co mamy? Każdy z was ma tolerancyjną laktozę. No ja mogę pić mleko, a... Ja pić mleko. Ale po co ty się o to pytasz, ty? No to macie farta, ponieważ waszym zadaniem to wypicie mleko. No nie, ale kurczaki uciekają! Co mamy zrobić? Wypić mleko? Ale nie, no... Masz wiadro? No nie mam wiadra, skąd mam mieć wiadro, ty? A ty masz wiadro, ty masz łapie! Świeże mleko! No i mamy wy... No nie, okay. Mamy... Proszę bardzo. Co ja... 50 złotych jest nasze, przecież to są mega łatwe zadania. Dobra, akurat mleko będzie banalnie wypić, przecież mamy nawet w domu chyba jakieś mleko, to jest proste. Ej, Pickers, te zadania są banalne, co ty w ogóle dajesz, dobra. Ale nie są takie łatwe w prawdziwym życiu. No jak nie, banalne są w prawdziwym życiu, dobra. Od razu robimy, Vera, dawaj, idziemy, ja idę się napić mleka. Ja to robię od razu, bang, bang. Widzowie, ja nie wiem, Pickersa porzuciło, Pickers. Porzuciło cię zadanie z tym mlekiem, ja nie wiem, widzowie, ja mam wypić mleko w prawdziwym życiu, co? Dobra, no jest lodowa, no jesteś głupi. Co to za w ogóle za wyzwanie, ty? No co, no pij mleko, tylko z wiadra. No jak ja mam z wiadra, jak to nie mam wiadra, no co ty gadasz? No, pij z wiadra, to ty. Nie, no nie będę pić z wiadra, widzowie, co to za wyzwanie w ogóle, dobra, otwieram lodówkę, mleko, 3-2%, no i to będę musiał wypić. No i dobra, widzowie, wasze zdrowie, no mleko jest podobno dobre na kości, więc mam nadzieję, że moje będą wzmocnione po tym pięknym mleku, 3-2%, ej, opijemy. O, Jezus, ale jest jakieś zimne, bo to jest lodówkę, widzowie, o, dobre mleko, oby poszło w kości, dobra, zobaczymy, co dalej, widzowie, co wymyśli Pickers, mleku zaliczone, bang, bang, bang. Słuchajcie, wpatrujemy się teraz na wieżowiec, ale on ma takie dziwne ułożenie. Jaki, no ale... To tu jest nie tak. Wieżowiec. No w tym wieżowcu jest nie tak, że on jest z naszych głów, no takiego czegoś nie znajdziemy w prawdziwym życiu, no. Nie wybudujemy no dobra, czegoś takiego, chodzi koleś, ty. Raczej o strukturę, takie, że jest krzywy i to daje kontrastu, tak? Aha, no tak, no to można tak powiedzieć. Jak no wygląda wieżowiec w prawdziwym życiu? No nie wiem, no wieżowiec... To jest prosty, zwykły, długi taki... No właśnie, duży taki, wieżowiec po prostu, no. Taki prosty, tak? No tak. Słuchajcie, waszym zadaniem jest znalezienie takiego nieszablonowego wieżowca, mianowicie takiego, który nie jest takim prostym klocem. Co? Tylko jakiś, nie wiem, wykrzywiony, jakaś zaokrąglony, jakiś do dołu. Ja wiem, gdzie jest taki wieżowiec, ja cię zaprowadzę i tam pojedziemy. Dobra, bo jak ty wiesz, ja nie mam pojęcia szczerze, dobra, może, ja że wiem, mi coś... Ja wiem. No, może mi coś przyjdzie do głowy, dobra, to Pickers, no to lecimy szukać takiego razie wieżowca. Banał, bo Vera to jest na pewno gdzieś blisko nas? Tak, no to jest 15 minut, 15 minut. Mi się wydaje, że akurat na tym zadaniu poklękniecie. Nie, nie ma szans, Vera, dawaj, lecimy. Dzień dobry, widzowie, zmierzamy do kierunku wieżowiec. No ja tak myślę, jak my to możemy zrobić, Vera, jak myślisz? No tutaj musimy poszukać wieżowca. Ja, widzowie, przyjechałem do Katowic w pewien idealny punkt, który wygląda praktycznie jak wieżowiec, który mamy na Kidowicach. W sensie, no nie idealnie, bo nie jest z głów, ale jest naprawdę podobny. Zaraz wam go pokażę. Wygląda on w taki sposób. Patrzcie, on ma tutaj dosłownie i tak samą budowę jak ten nasz i po prostu wygląda podobnie po prostu z budowy. Inny wieżowiec będzie ciężko znaleźć, no bo nie ma po prostu takich. No to ja się nie znam niemożliwe. Na Katowicach, więc ja wam nie powiem. To jest wręcz niemożliwe, więc idziemy pod ten i on będzie wyglądać idealnie. Dobra, widzowie, jesteśmy pod wieżowcem. Vera, robimy szybkie selfie pod wieżowcem. Zobaczymy, jakie kolejne zadanie da nam Pickers. Pod wieżowcem byliśmy, po. Ej, co Pickers, wieżowiec banalny, znaleziony, łatwo, SSS. Nie, denerwuj mnie jakoś, za dobrze wam idzie, chyba oszukujecie. No jak oszukujemy? Vera miała genialny pomysł z tym wieżowcem, pięknie to wykminiła, no. Udało się. Dobra, ale czekajcie, wieżowiec był blisko nas. No. Wieżowiec był blisko nas, ale wiem, czego nie ma blisko nas. Dobra, chodźcie tu. Niby czego, Vera? Szybko, 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 szybko. Na czym teraz stoimy? Most, zwyczajny most. No to miłego szukania mostu w prawdziwym życiu, nara. Co? Mamy znaleźć most? Nie, ale to jest mega proste, Dawid. Czekaj, Vera, przecież ja wiem, gdzie jest most. W Katowicach też jest niedaleko, niedaleko jest taki wielki most, przecież Pickers i ja... No tam niedaleko, gdzie my byliśmy nawet obok tego wieżowca. Tak, tam jest most, dobra, możemy tam jechać. Ja nie mogę, drugi raz. Jak mi się nie chce, dobra, ale robimy, no 1000 złotych w sumie, to chyba warto. Most, tylko że on nie jest z drewna, myślisz, że on to przepuści? Przepuści, on pewnie nawet nie wie, że to drewno, tylko myśli, że to jakiś piasek. Dobra, oby, widzowie, bo ten most, do którego my jedziemy, on wcale nie jest z drewna, ale to też jest most. Przed nami, widzowie, elegancki most, ale jeszcze trochę brakuje. Jeszcze idziemy, zaraz zobaczycie. To jest kolejny punkt naszej wyprawy, ale jesteśmy już blisko, prawie most, zaraz most. Patrzcie co, tu jest most, nie? Widzisz? Most, patrz.
Popatrz, jaki most? Jest most? Jest zaliczone zadanie, myślisz, Vera? Będzie zaliczone? No, co wie, jesteśmy na mega moście. Robimy Fortnite Dance na moście. O Boże. Nie. Jest nawet tamten wieżowiec, co byliśmy w tamtym zadaniu, więc jest tak naprawdę wszystko gotowe. No i patrzcie, jakie piękne Katowice przypadły. Most mamy zaliczony. Pikert, ale po co my wchodzimy do mojego domku, typie, ty? Gdzie jest Kobi? No na dole, tam widzę, tam jest jego nick, o tutaj. Kobuś! O, tu jest, patrz, pyk, let's jest, go! Nie, jego dawno nie widziałam. No, widziałeś, co on teraz zrobił? No, taki, o, pikołek, let's go! Ale... No i proszę, mamy Kobiego w prawdziwym życiu i proszę go takiego czegoś nauczyć. Co? To jest, no wie... Kobi, Kobi nigdy nie zrobi takiej sztuczki. Wiesz, ci tak nie zrobi, no nie ma szans. No ale to może umówimy się, że jakiejkolwiek sztuczki musimy go nauczyć. No dobra, ale to nie może być takie proste. Wymyślimy chyba jakąś sztuczkę, Vera, nie? Coś tam Kobi będzie potrafić. A ja potem to zobaczę i zaakceptuję. No mam nadzieję, bo no takiego czegoś, takiego fikołka, tego na pewno Kobiego nie... A nie, patrz, nie robi teraz. A nie umie, nie chce mu się skakać. Dobra. Nauczymy tak skakać śmiesznie. Trudno, trudno, dobra. Zobaczymy w prawdziwym życiu, czy nam się uda Kobiego nauczyć. No mam nadzieję, chociaż nasz Kobi nie za dobry jest do robienia sztuczek. Będzie uczona... O! Op, siad. Łapa, łapa. Ej, ogarnia! O, tak. Ej, to on umie sztuczki, ja myślałem, że w ogóle nie umie. Jak on ogarnia, patrzcie to! O, obrót. O nie. Nie uda się to. Dobra, ja myślałem, że on w ogóle nic nie umie, że żadne sztuczki nie umie, że w ogóle nie... Umie, umie, Kobi jest mądry. Siad, siad. Giz, dobra, zaliczone myślę na ludzie. Pickers, gdzie ty nas zaprowadziłeś? Co to jest za miejsce, ty? To jest jakiś mega straszny las. Zaraz się zgubimy. Jesteśmy teraz w lesie i jesteśmy prawie w jego środku. Okej. I ważnym zadaniem dostać się do jakiegokolwiek lasu. No. I zostać tam przez jakąś dłuższą chwilę. Nie, no bez przesady, no jaki las? Nie, chyba nie będziemy 5 godzin w lesie stać. No właśnie, Pickers, co ty tylko nie myślisz? Obiecuję, że się nie zgubicie, nara. No nie, no Vera, to już zaczynają być przesadzone te zadania. Jaki las w ogóle, ty? O, ty 1000 złotych to nie warto w ogóle do lasu. Słuchawki mi się odłączyły sobie, nie słyszałam cię. No musimy, Vera, jechać do lasu, no co ty myślisz? No to pojedziemy, no przecież będziemy tam 2 minuty i odjedziemy. Ja wiem, gdzie jest las, ja wiem, ja cię zaprowadzę. Nie wiem, czy ja chcę jechać, widzowie, do lasu. Szczególnie teraz, jak jest tak ciepło, tam będzie tragicznie, dobra. Ale przynajmniej lepiej to zrobić za dnia, niż jechać do lasu w nocy, bo w nocy to by było straszne. O, w nocy bym się nie zgodziła na to. Vero, ale straszne miejsce. Ja się mega boję takich lasów. Wygląda jesteśmy... po prostu jakimś horrorze. Idealny las, tak naprawdę lepszego lasu nie można znaleźć. Popatrzcie. Totalny las, tutaj nic dosłownie nie ma. Vera, nasze zadanie, znaleźć borówki. Co? No przecież to nie jest taki las. No jak nie? Normalny las. Nie, no dobra, chodź. Jak grzyby. Jak grzyby. Nie, no chodź, chodź, chodź. Jest pięknie, jest cudownie. W ogóle ja tutaj kiedyś chodziłem, patrz. Ja tam chodziłem, na tego. O. Tam jest już park taki. To jest już normalny park, no. Już tam jest normalny park, zresztą nie będziemy szli. Las jest tu, widzę, patrzcie. Taki ładny las. Piękne drzewa, idealne. Lepsze niż tam w grze, więc tutaj ewidentnie pobiliśmy to, co jest w grze. No i chyba możemy iść dalej. No ja myślę, że to zadanie jest na pewno zaliczone. No Pickers, bez przesady, to już było chyba 8 albo 9 zadań, no kiedy dostaniemy kasę? Dobra, weźcie mnie, nie denerwujcie, nie? Właśnie jakieś oszukujecie na tych zadaniach. No jak oszukujemy, Verka, zrobiliśmy wszystko. Wszystko będzie na filmie nagrane, zobaczysz. No. Dobra, ostatnie takiego zadania, którego nie wiem, może... Jest teraz noc. Ej, Vera, wyszłabyś w środku nocy z domu? No jakbym musiała, to bym wyszła, nie no. Ale jakbyś musiała, dobra, no to... Co ty jak już będzie ciemno... Macie wyjść z naszego domu w prawdziwym życiu. Co? Ale... No, że w środku nocy? Nie będziemy czekać dzisiaj w nocy, no bez przesady. Nie no, mamy serio czekać, aż będzie noc totalna? Tak, to co w Minecraft to ma być w prawdziwym życiu. Ja nie mogę przecież... Ja idę spać, elo. Nie no, jest 15. Dobra, Vera, musimy czekać w takim razie, aż... No, poczekamy, no. Ja nie mogę, ile to będzie czasu. Widzowie, czekaliśmy specjalnie do nocy, patrzcie to, żeby dla Pickersa nagrać, patrzcie to, nie, jest widzowie, normalnie. Jest godzina pierwsza w nocy. Patrz to, ej, ale ciemno, nie, w ogóle nie... Nigdy nie byłam tak późno na dworze, naprawdę. Ale ciemno, ja nie mogę, pa, nic nie widać, nic nie widzę, pa, ale jest ciemno. Ja nie mogę. Widzowie, Pickers jest nienormalny, że mam takie wyzwanie. To jest, nie wiem. Ale widzowie, udało się. No i co? Tak naprawdę wszystko chyba nam się dzisiaj udawało. Nie wiem, czy coś jeszcze, no wszystko. Chyba kasa tak. Nasza. Puu! Aaa, łatwo, Pickers! Dawaj kasę! Wykonaliśmy wszystko! 1000 złotych
Ja muszę iść, mama mnie woła na obiad. No jak? Nie, nie woła cię, dawaj kasę, typie, dawaj kasę, dawaj naszą kasę 1000 złotych. No będzie, nie? Ale mieliście farsa i dobrze o tym wiecie. Ha, tak, łatwo. Tak. Ja mam was sprawy z tymi zadaniami. Vera, piąteczka, udało nam się, iść. Let's go, iść. No i co, Pickers, dobra, ale następnym razem wydajecie mi zadania.